Cześć, miesiąc temu pojawił się na rynku zegarek Apple Watch Ultra. To, co nas nim zainteresowało, to możliwość pracy jako komputer nurkowy. No, dużym rozczarowaniem było brak oficjalnej aplikacji, która właśnie działała jako komputer nurkowy. No, jak już się domyślacie, właśnie się ona pojawiła, dokładnie wczoraj. Aplikacja nazywa się Oceanic Plus. No, nam nic nie pozostało nic innego, jak chwilę po jej pobraniu zanurkować i przetestować. Także zobaczcie sami, lecimy pod wodę. Zegarek pod wodą bardzo przyjemnie się obsługuje za pomocą Digital Crown. No, szybko przełączamy się pomiędzy ekranami, możemy zobaczyć podstawowe parametry nurkowania, w tym na jakim gazie nurkujemy, kierunki z kompasu, no i czas bezdekompresyjny. Aplikacja na zegarku jest bardzo prosta w użyciu. Mamy planer, mamy logbooka, no i ustawienia, to co jest najciekawsze. W głównych ustawieniach wybieramy tylko jednostki, w jakich się posługujemy, a w ustawieniach nurkowych wybieramy sobie tryb nurkowania sprzętowego. Wtedy mamy możliwość wybrania konserwatyzmu, gradient faktora, bardziej konserwatywny, customowy, lub też możemy wybrać ciśnienie parcjalne gazu, przy których zegarek nas poinformuje. Możemy także wybrać typ czynnika oddechowego, jakim oddychamy. Mamy do wyboru powietrze lub nitroks. W przypadku nitroksów oczywiście wybieramy, ile mamy procent tlenu. Pokazuje nam maksymalną głębokość operacyjną. No i w alarmach mamy bardzo fajne funkcje, jak zegarek wibruje w momencie przekroczenia głębokości, na którą sobie zadamy, czy na przykład czasu nurkowania. To wibrowanie na ręku jest bardzo, bardzo wygodne i bardzo łatwo zobaczyć, o jaki alarm chodzi, co widzieliście wcześniej na filmie. No, jeżeli zaczniemy nurkować, klikamy tak zwany action button i zegarek przychodzi w tryb nurkowy. Po nurkowaniu możemy zerknąć w logbooka, zobaczyć parametry naszego nurkowania, możemy też zobaczyć mapkę, bo z GPS-a zczytał, gdzie nurkowaliśmy. No, jak widzicie, podstawowe parametry nurkowania. Pojawia się też nowa funkcja jak surface, pokazuje nam czas, jaki spędziliśmy na powierzchni po nurkowaniu, czas, kiedy możemy lecieć samolotem i maksymalna wysokość w metrach, na jakiej możemy lecieć. Także bardzo fajne funkcje. Jest też znacznik, że dane zostały automatycznie zsynchronizowane z chmurą. Dokładnie te same dane, które widzieliście na zegarku, dostępne są po nurkowaniu w aplikacji na telefonie. Zegarek, jak tylko połączy się z Twoim urządzeniem, swoim iPhone'em, synchronizuje te informacje i już są dostępne w aplikacji. Jest też logbook, można się nim podzielić automatycznie na social mediach ze znajomymi. Jest też planer nurkowań bezdokompresyjnych, planowania kolejnego nurkowania. No, możemy tam poustawiać te parę parametrów. Jest też możliwość wybrania miejsca nurkowego i aplikacja powinna nam policzyć, na jakie jesteśmy wysokości, jakie są pływy, temperatura i tak dalej. Tutaj widzicie, tu na tym ekranie pokazane jest to samo, co było w zegarku, tylko w innej formie. Cały profil nurkowy, który zebrało urządzenie w trakcie nurkowania. To, co jest jeszcze ciekawego, możemy ustawić parametry akwenu, w którym nurkowaliśmy, jego widoczność pod wodą, wizurę, temperaturę akwenu, partnera nurkowego. Fajną opcją jest możliwość edytowania balastu, jaki wzięliśmy, oraz sprzętu, jaki ze sobą zabraliśmy do nurkowania, i są już predefiniowani producenci, których możemy zaznaczyć, że nurkowaliśmy w takiej masce, takim skrzydle i tych podobnych urządzeniach. Zegarek Apple Watch jako komputer nurkowy dla takich nurkowań rekreacyjnych naszym zdaniem spisuje się świetnie, jest bardzo fajnie widoczny. Pokazywaliśmy to też innym nurkom, których spotkaliśmy, i to na wapiennikach, i czy to na basenie Deep Spot. wszyscy byli nim zainteresowani. Na pewno nie nadaje się do jakichś poważniejszych nurkowań technicznych, ale jeżeli jesteś nurkiem rekreacyjnym i nurkujesz czy to w zimnych, czy ciepłych wodach i nie chcesz mieć komputera nurkowego i jednocześnie zegarka, moim zdaniem warto zainteresować się tym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o aplikację Oceanic Plus, tak, jest ona płatna, ale też ma wersję darmową, możecie sobie zobaczyć na stronie cennik. To, co jest fajnego, że jeżeli rzadko nurkujecie, nurkujecie sporadycznie, typu jakieś safari nurkowe, możecie wykupić subskrypcję na przykład 7 dni. Tam wychodzi bodajże, jeśli kojarzę, parę dolarów, $1 czy coś, za jeden dzień nurkowy. Także nie trzeba płacić ogromnej ilości pieniędzy za korzystanie z tej aplikacji. Także mówię, zastanówcie się, pomyślcie, zobaczcie sami, czy to urządzenie jest dla was, bo to w końcu wy nurkujecie. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.